Witamy w Luku na Kulturę. W odcinku m.in. kobieta w malarstwie polskim XX wieku oraz rozmowa z edukatorkami Wolnej Szkoły i Leśnego Przedszkola. Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Baru Rajza, zielonogórskim muzykiem, gitarzystą i handpanistą. Mój przyjaciel ma bardzo trudną nazwę, bo nazywa się Bali Steel Handpan, w skrócie handpan, czyli po polsku ręczna patelnia. I jest w zasadzie też znany pod wieloma innymi nazwami. Szukając jakiegoś klipu na YouTubie z wykorzystaniem tego instrumentu, można go znaleźć wpisując Hang Massive czy Hang Drum. I w zasadzie ta nazwa Hang Drum jest taką pierwszą nazwą, a mnogość tych nazw też nie jest jakoś przypadkowa. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze i w tym przypadku nie jest inaczej. Otóż ludzie, którzy wymyślili ten instrument, to było takie małżeństwo ze Szwajcarii. Wymyślili go gdzieś tam w 2001 roku, pierwszy taki egzemplarz został stworzony. No i oni właśnie swój instrument nazwali Hang Drum. Tylko że obecnie już nie produkują tych instrumentów, ale tą technikę wytwarzania udostępniają, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany wytwarzaniem takich instrumentów, to może się do nich śmiało zgłosić po instrukcję. No jednak oni też opatentowali sobie ten instrument i teraz jeżeli ktoś chce posługiwać się tą nazwą Hang Drum, no to też musi płacić jakiś tantiem, więc ludzie zmieniają nazwy, co by troszeczkę sobie przyoszczędzić. Mam pełną świadomość tego, że brzmienie, dźwięk tego instrumentu budzi bardzo mocne skojarzenia z jakimś Orientem, Dalekim Wschodem, ale absolutnie nie to było inspiracją do stworzenia tego instrumentu. No sam fakt tego, że powstał on w Szwajcarii, już obala mocno ten pogląd. Ci Szwajcarzy, oni inspirowali się takim karaibskim instrumentem, który się nazywa steel pan i tłoczy się to z dna beczki po ropie, gra się na tym pałeczkami. Drugim instrumentem, którym się inspirowali, był, nie pamiętam właśnie jak nazywa się ten instrument, bodaj gato, coś takiego. W każdym razie jest to taki gliniany dzban, na którym się gra rękoma, on wydaje takie mocno basowe dźwięki. Oni to ze sobą połączyli, no i w ten sposób powstał handpan. Ale to, że nam się to kojarzy też z tym wschodem i orientem, nie bierze się znikąd, z tego względu, że częstotliwości dźwięku, jakie wydaje ten instrument, są bardzo zbliżone do, a w zasadzie takie same do częstotliwości misy tybetańskiej. Co ciekawe, należy wspomnieć o tym, że częstotliwość tego dźwięku, jak i dźwięku wydawanego przez misy tybetańskie, jest podobno bardzo dobry dla naszego organizmu, z tego względu, że podobno nasz mózg również emituje jakieś fale i te fale są, tudzież powinny być emitowane w tej częstotliwości, co te dźwięki. Więc jeżeli nie są, no to teoretycznie moglibyśmy sobie nastroić nasz umysł pod to, żeby emitował te fale w odpowiedniej częstotliwości, żebyśmy byli zdrowsi i szczęśliwsi. Mam świadomość tego, że w Polsce są jeszcze inni, którzy mają taki instrument. Nie ma nas zbyt wielu,
Aczkolwiek też no nie jest to tak, że my się spotykamy, no takie forum się jeszcze nie zawiązało. Myślę, że to dopiero się wydarzy z tego względu, że jest to młody instrument, mało spopularyzowany. Nie ma ich też za dużo w Polsce, bo ja wiem o tym, że jest 5 osób, które posiada taki instrument. Może jest jeszcze ktoś, kto się z tym po prostu nie ujawnił i też go posiada, no aczkolwiek ta grupa nie jest zbyt duża. To, że podróżuję tak dużo, bardzo mocno wynika z zajęcia, na które się zdecydowałem. Będąc ulicznym artystą, niedobrze jest grać długo w jednym miejscu. Jednak bardzo dobrze jest zmieniać te miejsce i pokazywać się coraz to szerszemu gronu publiczności, odwiedzać coraz więcej miast. Z tego względu, że jak się siedzi długo w jednym miejscu, to już się zaczyna być męczącym dla tych ludzi. No nie czarujmy się, ale każdy uliczny artysta ma jakiś tam ograniczony repertuar, który jest jakoś zamknięty w ramach czasowych. No a jednak na tej ulicy trzeba grać trochę długo, żeby coś zarobić. No więc siłą rzeczy ten materiał się powtarza i powtarza. No i umówmy się, powtarzanie takiego materiału 5 razy dziennie, nieopodal lodziarni, gdzie przez cały dzień musi sobie być pani czy pan i te lody kręcić. No nie jest to dla tego kogoś nic przyjemnego. Ja mam tego świadomość. Mi też zależy na tym, żeby zarówno przechodnie, jak i ci, którzy pracują gdzieś nieopodal mnie, postrzegali mnie w sposób dobry. Więc po prostu moje podróże bardzo mocno wynikają z tego zajęcia, którym się zajmuję. Wystawie wybitnych obrazów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie opowie jej kurator, pani Anna Budzałek. Witam serdecznie, Anna Budzałek, kurator wystawy Kobieta w malarstwie polskim XX wieku. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie są prace z bardzo pięknym udziałem prac Muzeum Lubuskiego. Wystawa, jak sama nazwa wskazuje, jest dedykowana kobietom, ale nie jest tylko dla kobiet. Jest dla wszystkich chętnych, którzy są ciekawi, jak opis, odbiór kobiety, że tak powiem, odbywał się w malarstwie polskim właśnie tego ostatniego wieku. Świętujemy w tych miesiącach, w tym roku odzyskanie niepodległości, stulecie. W tym czasie też, w 18 roku, Polki uzyskały prawa obywatelskie, prawa wyborcze, więc jest to znakomity pretekst, aby przywołać nas, kobiety, z tak zwanej niepamięci powszechnej. I o tym ta wystawa też opowiada. O nas codziennych, o nas odświętnych, eleganckich, schowanych w domowym zaciszu. XX wiek bardzo się zmienia, zmienia się też sztuka i ten obraz kobiety też ulega ogromnej, nawet nie ewolucji, tylko rewolucji. Zaczynamy bardzo pięknymi z początku wieku XX przedstawieniami kameralnymi, ale bardzo salonowymi. Przykładem może być piękna praca Alfonsa Karpińskiego tuż za mną, która nam pięknie pokazuje kobietę elegancką, wytworną damę. I wiele takich obrazów tutaj można spotkać. Właśnie ten początek wieku taką kobietę pokazuje. Są to portrety kobiet eleganckich. Ale nie jest tak do końca, bo z tego samego czasu możemy oglądać też przejmujące portrety matek z córkami. Przepiękne spotkanie pokolenia młodości i starości. Nawiązując do starości, mamy przepiękną pracę dedykowaną kobiecej starości. Dwie staruszki modlące się w kuchennej kuchni Reisnera. Zapraszam do szczegółowej kontemplacji tego pięknego obrazu. Ale żeby nie było tak poważnie i ta starość nas nie przygnębiała, zwracam też uwagę na piękne prace też z początku wieku dedykowane dziewusze wiejskiej. Piękne, młode kobiety patrzące i dwie czytające list miłosny. Przeczytałam fragment kochanej Marysi, więcej nie powiem, bo nie wypada cudzych listów czytać. Idziemy w kolejne momenty, w kolejny czas międzywojnie,
To już kobieta bardziej nowoczesna, wyemancypowana i taka kobieta pojawia się w pracach naszych artystów międzywojennych. Przede wszystkim reprezentowana jest tutaj w twórczości Zbigniewa Pronaszki. I mamy piękną kobietę, zaczytaną w lekturze, oddaną też domowym robótkom. I mamy lata już powojenne. Nie pokazujemy kobiety wojennej. Wojna to czas trudny, bez względu na płeć i czas. Ale już po wojnie pojawia się socrealizm. I taki socrealizm, silną kobietę, siedzącą, działającą w kuchni, mamy na jednym z obrazów. Kolejne lata to kolejne też metody malowania. Nowoczesność nakazuje też nowoczesne techniki, bardziej uproszczone. Dokumentuje to znakomita twórczość Jerzego Nowosielskiego w dwóch aktach i z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Lubuskiego. Zachęcam do porównania, bardzo ciekawe prace. I zamyka ten XX wiek, zamykają trzy prace Rafała Bujnowskiego. Też kobieta codzienna, zwyczajna. I chciałam Państwu na to zwrócić uwagę, że ten XX wiek nam się tak zmienia. Pokazuje kobietę elegancką, wytworną, jako też obiekt kontemplacji, że my ją sobie oglądamy i podziwiamy, ale też dużo w tego dyskretnego podglądania tej kobiety codziennej, zwyczajnej, chyba szalenie nam bliskiej. Wystawę można oglądać w Muzeum Ziemi Lubuskiej do 24 czerwca. Luk na kulturę, kościół na Gajowej 54 w Zielonej Górze. Rozmawialiśmy o porozumieniu bez przemocy, edukacji alternatywnej i demokratycznej. No to chodzi tutaj tak naprawdę o to, dziewczyny, pauza, to do kamery, żeby no, się nauczyć czegoś. Tylko, że tutaj nie ma ławek, dzwonków, no hamaki są. Wszyscy chodzą w szapkach. W czym? Wszyscy chodzą w czapkach, większość osób bez skarpet. Na początku szkoła działała przy i pod skrzydłami, i pod, powiedzmy, kuratelą fundacji. I fundacja no, była taką organizacją za to odpowiedzialną i to rozwijającą. W zeszłym roku udało nam się dostać grant też przy wsparciu OWES-u i założyliśmy spółdzielnię socjalną. Dzięki temu, że dostaliśmy ten grant, mogliśmy wyposażyć tutaj pracownie, które też mieliście okazję zobaczyć, nasz wspaniały warsztat w garażu, pracownię muzyczną, pracownię przyrodniczą, a to wszystko po to, żeby dzieci mogły z tego swobodnie korzystać i edukować się w takich naturalnym środowisku, w naturalnych warunkach i w sposób naturalny, czyli właściwy, im właściwy, zgodnie z ich rytmem rozwoju, bez takiej presji z zewnątrz, że w tym wieku powinieneś umieć to, to, to i to. To z czasem przychodzi. My staramy się ten proces edukacji i rozwoju zindywidualizować. I sami przy tym też niesamowicie się rozwijamy, my jako dorośli w szkole. To jest bardzo istotne, żeby działać w zgodzie z systemem i w ramach tego systemu, a jednak wypełniać jakąś niszę, którą nasz też system edukacji stwarza. I taką niszą jest edukacja domowa. I wiele szkół demokratycznych działa właśnie na zasadzie edukacji domowej. Dzieci są zapisane do placówki oświatowej, muszą figurować w takim rejestrze i nasze dzieci również figurują w takiej szkole. Nawet jest lista szkół przyjaznych edukacji domowej, ponieważ nie każda szkoła publiczna, tudzież nie publiczna, ale rzeczywiście oficjalna
placówka oświatowa, nie każda jest otwarta na taką współpracę. Dzieci są zobowiązane, żeby raz do roku zdać taki egzamin, który będzie zaświadczał, że rzeczywiście realizują tę podstawę programową. I my się od tego oczywiście też nie odżegnujemy i staramy się je do tych egzaminów przygotować. Natomiast poza tym egzaminem, który raz do roku zdają w różnych klasach, bo mamy dzieci od 6 do 12 roku życia aktualnie, czyli od 1 do 5 klasy, poza tym nie mamy żadnych testów i sprawdzianów, chyba że to wychodzi z inicjatywy dzieci, co zresztą też już mieliście dzisiaj okazję zaobserwować, bo dzieciaki się przygotowują do testu z historii, na którym będą mogły ściągać. W związku z tym, że symulacja opiera się na takim elemencie zaskoczenia, uczestnicy są w stanie wejść w ten proces bardziej, doświadczyć bardziej, skonfrontować się z kulturą własną, ale też z kulturą obcą, z czymś, co jest dla nich jedną wielką niewiadomą. I chodzi o to, żeby stworzyć takie warunki, które jednak są warunkami laboratoryjnymi, ale jednak powodują, że człowiek zachowuje się tak, jakby zachował się na przykład w jakimś afrykańskim plemieniu, z którym ma styczność po raz pierwszy w życiu. Jednym z głównych filarów tworzenia szkoły i działania naszej szkoły jest porozumienie bez przemocy. Jedni nazywają to sposobem komunikowania się, właśnie takiego bezprzemocowego, w którym językiem potrzeb, językiem uczuć, językiem serca, ale dla nas to jest chyba filozofia życia i jest taką podstawą egzystowania, współegzystowania z dziećmi, z dorosłymi, bo zależy nam na tym, żeby mówić o tych potrzebach i jeżeli wyrażamy siebie z poziomu potrzeb, to pomaga nam w rozwiązywaniu konfliktów, pomaga nam właśnie w takim porozumieniu się i trudne jest pogodzenie potrzeb wszystkich, nie zawsze jest to możliwe, ale już sam fakt, że uczymy dzieci w ten sposób się komunikować, unikać etykietek, wyzwisk, przezwisk i takiego szufladkowania nas nawzajem i pokazywania, że różni ludzie mają różnie i to jest okej, okay, jesteś okej okay taki, jaki jesteś, no to myślę, że sprzyja tutaj budowaniu empatycznej społeczności i na tym nam zależy bardzo. Są tu. Co? Co robicie? Bo kamerka przyszła. Wiesz, że ten pan był teraz? W kawonie. No i przerabiacie głos, ale dobra. To wiecie co? Co robicie? Zrobiliśmy takie coś, że jakby zaproponowaliśmy nauczycielom, żebyśmy zrobili taki test ze ściągami. Że my przygotowujemy ściągi, a oni będą podczas jakby takiego testu chodzić po klasie. Jak nas przyłapią, to po prostu będzie źle. Wolna szkoła to jest takie miejsce, gdzie dorośli i dzieci mogą uczyć się od siebie nawzajem, wspierać się nawzajem w rozwoju, brać odpowiedzialność za swój rozwój osobisty i za swoją edukację. Pierwsze tego typu przedszkole w Zielonej Górze, jeżeli nie w ogóle w Lubuskiem. Jest to pierwsza taka propozycja dla rodziców i dzieci o potrzebach właśnie oscylujących wokół edukacji wolnościowej i edukacji naturalnej, intuicyjnej. Trudno określić popularność, zainteresowanie jest ogromne na pewno i jak tak sobie to bardzo wolnościowo szacujemy, to na pewno przerasta nasze możliwości.